W drugiej kolejce piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy piłkarze PGE GKS-u Bełchatów zmierzą się na własnym boisku z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nasz najbliższy przeciwnik to Beniaminek. W poniedziałek bielszczanie zadebiutowali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po dwóch golach Tomasza Frankowskiego Jagiellonia Białystok prowadziła już z Podbeskidziem 2-0, ale górale dzielnie walczyli do końca, a trafienia w ostatnich 8 minutach Roberta Demiana oraz Adama Cieślińskiego dały ostatecznie remis 2-2. To spotkanie Podbeskidzie zaczęło w następującym zestawieniu. Zajac, Cięciała, Dancik, Konieczny, Osiński, Sokołowski, Metelka, Kołodziej, Malinowski, Rogalski oraz Demian. O ile z pierwszej kolejki bielszczanie mogą być zadowoleni, to piłkarze PGE GKS-u na pewno nie. Porażka w doliczonym czasie gry w Chorzowie z ruchem 1-2 powoduje jednak jeszcze większą mobilizację przed meczem z Podbeskidziem. Na pewno czeka nas ciężki mecz. Beniaminek prawie za każdym razem. Każdy Beniaminek na początku stara się zdobyć jak najwięcej punktów, idzie tym rozpędem z pierwszej ligi, z tych zwycięstw. I tak samo będzie pewnie z Podbeskidziem. No, zdobyli u siebie jeden punkt po dramatycznym meczu. Do nas pewnie będą chcieli przyjechać, teraz zapunktować. Na pewno się nie położy. Z góralami PGE GKS ma pewne rachunki do wyrównania. To właśnie bielszczanie wyeliminowali nas w zeszłorocznych rozgrywkach Pucharu Polski. Oczywiście to już historia, a teraz najważniejsze są 3 punkty, ale warto przy okazji powetować tamtą wpadkę. Trzeba myśleć szczególnie o tym Pucharze Polski, ale to już jest historia. No, mecz wyglądał tak, jak wyglądał wtedy, więc miejmy nadzieję, że zwyciężymy tutaj w lidze i zdobędziemy te 3 punkty. Na pewno to nie jest drużyna, która przyjedzie tutaj skazana na pożarcie, bo jestem przekonany, że ten mecz będzie no na pewno bardzo ciężki, bo nie ma łatwych pojedynków, ale z nimi na pewno musimy przeciwstawić się w 100%, bo to nie ma co mówić, nie ma co tutaj patrzeć o jakieś indywidualne umiejętności, trzeba walczyć jak drużyna, jeden za każdy za jednego, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Trener Paweł Janas nie jest zadowolony ze startu naszych piłkarzy w Chorzowie, ale jak podkreśla, będzie lepiej. Jakby tak spokojnie to na to obejrzałem, to sędzia puścił grę, chyba z 5 sekund graliśmy, nie tego, nagle gdzieś tam przedywa, nikt nie wie o co chodzi i wraca do karnego i koniec meczu. No to brakło nam 15 sekund, to prawda, ale tak ogólnie to mogę powiedzieć, że z gry nie jestem zadowolony. Za dużo strat, za mało utrzymania przy piłce, no i błąd taki, że no ręka w pierwszej minucie najpierw Mate zrobił rękę, później w ostatniej się skończyło bramką, gdzie kosztowało nas to przynajmniej jednego punktu. W meczu z Podbeskidziem liczymy na fanów górniczej jedenastki. To idealny sposób na spędzenie sobotniego popołudnia. Zanim jednak wybierzemy się na sportową, pamiętajmy, że obowiązkowo musimy mieć kartę kibica. Zakup samego biletu to już najmniejszy problem. To już będzie jakby ostatni etap przed wejściem na obiekt. Najważniejsza jest karta kibica, bez której tego biletu nie kupimy. Przypominamy, że nie jest to nasz wymysł. Zmusiła nas do tego ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Karta kibica jest najprostszym rozwiązaniem, które pozwala na to, żeby spełnić wymagania tej surowej ustawy. Zakup karty trwa kilka minut, a potem mamy bardzo ułatwione życie. Karta kibica jest naszym swego rodzaju dowodem kibica, dzięki któremu możemy kupić przez internet bilet, przez internet możemy kupić karnet. Bilety w kasach kupujemy także w kilka minut, a możemy także wykorzystać tę kartę jako środek płatniczy. Klub jak zawsze dużo wcześniej, 2 tygodnie przed meczem rozpoczyna przedsprzedaż, więc posiadacz karty bez wychodzenia z domu może przez internet sobie bilet czy karnet zakupić lub w sprzedaży w kasach klubu. Obecnie ta sprzedaż trwa w punkcie obsługi kibica w trybunie południowej. Niestety, kto nie zdąży karty wyrobić do pierwszego gwizdka w meczu sobotnim, na ten mecz nie wejdzie. Spotkanie PGE GKS-u Bełchatów z Podbeskidziem już w najbliższą sobotę o godzinie 13:30. Warto przyjść i pomóc w zwycięstwie biało-zielono-czarnym.